Tak więc złożyło się, że Hausmeister ma inną robotę, a że mam oczy i trzeba to zerwać, więc ja to już skończę, żeby właśnie nie pozostało to do jutra. I co, lecimy, no, taką robotą. Widzicie, troszkę szersza taka szpachla. Ona już potem jest tylko do takiej roboty, do niczego się nie nadaje. Do gipsowania, do szpachlowania już się nie nadaje. Po zerwaniu takiego paska tapety trzeba od razu też wyczyścić. Coś takiego. To, co na rolfazie zostaje, czyli kawałki drewna, bo tak jest rolfaza zbudowana, że to jest papier z drewnem. I tak to mniej więcej wygląda taka robota. Ani ciężka, ani lekka. Każdy by to potrafił zrobić, pamiętajcie. Z tym, że tak jak mówiłem, najbardziej uważać na podłogi, tam gdzie nie można czegoś zamoczyć. Albo zabezpieczać dokładnie. Lecimy sobie. I tego właśnie śmiecia sporo zostaje. Go też trzeba zebrać ze względu na to, że potem przy szpachlowaniu by bardzo przeszkadzało. Bo by się po prostu to podwijało pod szpachle i jest to denerwujące, wkurzające. Ale wiadomo, że dokładnie wszystkiego zawsze się też nie zbiera, więc czasami się trafia jeszcze przy szpachlowaniu. Także coś. A o ile nie ma tego przy zwykłej tapecie, to przy rolfazie niestety tego zostaje bardzo dużo i to wszystko trzeba zebrać, żeby potem nie przeszkadzało. Można taką, można jeszcze szerszą na jakąś tam szpachelkę. Z tym, że tak jak mówiłem, ona już potem się nie nadaje do szpachlowania ze względu na to, że się nam gdzieś pokrzywi, zrobi się jakiś ząbek i będzie rysowała przy szpachlowaniu, także zresztą ja takiego małego i tak nie używam, innej tacy się używa do szpachlowania. Ale niektórzy używają też tak. To już komu lepiej i komu wygodniej. Tak wygląda moja sobota. Miałem robić łazienkę, jeszcze później będę robił ją szybko, ale w międzyczasie się okazało, że muszę otwierać te tapety. Ale tak jak Wam mówiłem, idzie to spokojnie i szybko. Także nie mam tutaj żadnego problemu. Troszkę przedstawię stojaczek. Tak jak mówiłem, czy to wąską, czy to taką, bo mi się daje dalej. Tu gdzie jest moczone, tu gdzie było moczone, jak widać, przestawię jeszcze raz. Tu gdzie było moczone, widać, że to nie ma żadnego problemu z zerwaniem takiej tapety. Czyli woda ułatwia nam zadanie. Bez żadnych specyfików, bez żadnych środków. Czasami dodajemy do wody, jak się nam chce albo nie zapomnimy, dodaje się środka jakiegoś do mycia naczyń, a ewentualnie płyn, jakiegoś mydła w płynie, to po to się tylko daje, żeby woda nam szybciej nie spływała, że to troszkę lepiej się trzyma. Tak jak, nie wiem przy czym, ale tak to działa. Czyli jak damy troszkę na przykład płynu do zdobywania naczyń, to będzie nam woda dłużej na tej tapecie, będzie dłużej wsiąkała, tak szybko nie spłynie. Chociaż oczywiście nie jest to jakiś super sposób, ale ogólnie totalnym bezsensem jest kupowanie jakichś specyfików, które w zasadzie nic innego nie robią, co zwykła woda. I tak to się leci przy sobocie, na robocie. Niektórzy by powiedzieli, ale dziwnie, to trzeba szybko, szybko, szybko. No nie, no. Ja już tak kiedyś mówiłem, że szybko nie trzeba pracować.
wystarczy pracować w miarę cały czas. O, w ten sposób. I robotę swoją zrobicie. Nikt do Was nie będzie miał pretensji ani żalu, że siedzicie, czy stoicie, gadacie jeden z drugim. Cały czas sobie tam coś się dubiecie. To jest najważniejsze. Przynajmniej tutaj, nie wiem jak w Polsce, bo jak wiecie, w Polsce już dawno, dawno nie pracowałem u kogoś, więc nie wiem, no myślę, że tam też się teraz trochę pozmieniało, bo jednak rynek bardziej pracownika jest, więc już tam nikt nie wyzywa tych pewnie pracowników od delivery i tym, ale wiem, że tak było. Mam nadzieję, że się to trochę zmieni, bo teraz właśnie pracownicy mogą troszkę wykorzystać ten moment na podwyżki. Oczywiście niektórzy niestety się nie zmienią. Wiecie, że ci o budowlancach, jaka jest opinia, że to najczęściej tutaj, nie? To, bo jak nie pije, to słabo budowlance, prawda? Powiem Wam tak. Przyjeżdżają Polacy do Niemiec, do Anglii, gdziekolwiek i tak też piją, ale najczęściej piją po pracy. W pracy rzadko to się zdarza, ja tutaj nie spotykałem. Ale spotykam czasami Polaków, bo przyjeżdżają z innych firm coś robić. To nie spotkałem się, żeby tak w pracy, powiedzmy, pili jak u nas, tak? Że nie ma szefa, no to już trzeba do Biedronki lecieć i coś tam kupić. Ktoś tam powie, ktoś też w komentarzach powiedział, że lipę odstawiamy. No i dobrze. Najważniejsze, że szeryf płaci i wszyscy są jeszcze zadowoleni z tego. My, że płaci nam, a szeryf, że jest to zrobione. No, ale w Polsce jest troszkę inaczej. Polski klient jest bardziej wymagający. Nie mówię tu o pieniądzach, czy one są mniejsze, czy większe. Nie lepiej to by było, żeby ktoś zrobił i w ogóle mu nie zapłacił. Ale polski klient jest w ogóle bardzo mocno wymagający. Bardziej wymagający niż na zachodzie. To jest troszkę inaczej tutaj. Też się ludzie oczywiście się staramy robić, ale często jak przychodzimy zobaczyć, jak Niemcy szczególnie robią, to jest po prostu czas. Szybko, aby zrobić, kasę skasować i tyle. To głównie klient niemiecki jest zadowolony, że ma odświeżone, ma zrobione i wszystko to macie, no. A kto zna na przykład Henryka czy Bogdana w Polsce, bo oni w Polsce też robią roboty, ja nie robię w zasadzie w ogóle, ale oni robią, trochę tam wyrabiają sobie, to każdy ich pochwali, że robią super. I ja też ich pochwalę, bo naprawdę robią super. Fajnie i nie to, że się śpieszą, żeby tylko zrobić, tylko starają się zrobić tak, jak dla siebie. A praktyki mają już wiele lat, więc umieją robić różne rzeczy budowlane i robią to dobrze. A o mnie nie będę wspominał, bo ja to robię. Jak mi pasuje, o, w ten sposób. Dobra, kończę. Mam jechać do tych uchodźców, ale nie wiem kiedy, może dzisiaj o południe podjadę, albo jutro. Na razie trzymajcie się, bo miałem Wam pokazać tylko tak na szybko, jak się zrywa tapetę, żeby ją zerwać łatwo i przyjemnie, a się znowu rozgadałem o dupie malinie, jak to się mówi. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam, miłego, sobotniego wieczoru i jutro, żeby głowa nie bolała przy niedzieli nikogo.